Dzień dobry Państwu, słoneczny majowy poranek. Myślę, że trochę jadąc tutaj dospaliście nieprzespaną noc, bo to pewno trzeba było bardzo wcześnie wstać, żeby dojechać. Ja tylko zanim oddam głos panu profesorowi, artyście, Wacławowi Grechowskiemu, który dzisiaj jest bohaterem tego przedpołudnia, bo zechciał się spotkać dzisiaj z wami, pokazać swoje obrazy i powiedzieć coś o malarstwie pejzażowym w dodatku pejzażu miejskiego, co nie jest tak absolutnie częstym motywem malarstwa, nie tylko współczesnego, dawnego też. Ale o tym on za chwilę powie wam sam. Ja tylko w dwóch słowach chciałem powiedzieć, że jesteście państwo w murach najstarszej Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, która za 3 lata będzie obchodziła swoje 200-lecie. W dodatku dziś obchodzi Akademia swój jubileusz wspólny z Uniwersytetem Jagiellońskim, ponieważ to tam, przy Uniwersytecie Jagiellońskim, powstała Akademia Sztuk Pięknych. Na koniec dzisiejszego spotkania będę miał bateria. A to on działa? Może działa, tak to bywa z bateriami, że czasem. No tylko mamy 2 mikrofony. Zobaczymy, czy ta się podładuje sama. Mamy niespodziankę, której pokażemy państwu najstarsze wzorniki do malowania, które służyły pierwszym studentom Akademii sprzed 200 lat. Pamiętajmy, że jakby uczenie sztuki w Polsce jest stosunkowo młode w stosunku do innych krajów Europy, bo faktycznie ma zaledwie 200 lat. Ale jak mówią znawcy tematu, już umiemy rysować, już umiemy malować, już się nauczyliśmy rzeźbić. Mam nadzieję, że dzisiaj wy będziecie bohaterami tego dnia i przyszłymi studentami Akademii. Oddaję głos panu profesorowi. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w Akademii Sztuk Pięknych. Jak pan profesor wspomniał już tutaj, najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, której niedługo będziemy za 3 lata obchodzić 200-lecie istnienia. Jeszcze tylko przypomnę, że z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie związani byli najwybitniejsi polscy artyści. Proszę państwa, pan profesor Adam Winkel poprosił mnie, abym przygotował dla was dzisiaj taki nieduży pokaz obrazów, połączony z prezentacją dotyczącą problematyki krajobrazu miejskiego w malarstwie. I pomyślałem, że podejmę się tego wyzwania, że spróbuję, ponieważ krajobraz miejski jest jednym z takich motywów w malarstwie, które mnie interesują. Oczywiście nie jest to jedyny temat, ponieważ interesuje mnie szeroko rozumiana figuracja. Natomiast krajobraz miejski zajmuje w nim dość ważne miejsce. I muszę powiedzieć, że taki pierwotny pomysł przygotowania tej prezentacji był taki, żeby to była moja twórczość, ale w trakcie przygotowywania prezentacji doszedłem do wniosku, że warto będzie nieco rozszerzyć ten pokaz, aby zapoznać was bliżej z różnymi formami przedstawiania miasta, z różnymi formami ekspresji. Ponieważ wiem, że za chwilę macie wyjść w różne części Krakowa, biorąc szkicowniki, notatniki, aparaty fotograficzne i będziecie szukać dla siebie inspiracji w Krakowie do namalowania swoich obrazów. I pomyślałem, że chciałbym, żeby ta prezentacja stała się dla was takim silnym bodźcem i inspiracją do malowania właśnie. Zastanawiałem się też, jak zdefiniować miasto w kontekście tych problemów malarskich.
I doszedłem do wniosku, że definicji jest wiele, natomiast żadna z nich nie jest uniwersalna. I chciałbym zacytować może Lindę Nolin, autorkę książki o realizmie, która napisała, że pomiędzy miastem a wsią zawsze istniał rodzaj takiej mitycznej dychotomii, sięgającej jeszcze czasów poetów aleksandryjskich z III wieku przed naszą erą, ale może nie sięgajmy aż tak daleko. Najprościej mówiąc, miasto zawsze było przeciwieństwem wsi. Miasto to miejsce, w którym chyba najbardziej widać postęp cywilizacyjny. W mieście ludzie zajmują się handlem, przemysłem, nauką, ale to też miejsce, w którym kumuluje się jakby całokształt dorobku kulturalnego jakiejś społeczności. To też miejsce takie, w którym widać chyba bardzo wyraźnie kontrasty bogactwa i ludzkiej nędzy, na którą musimy oczywiście reagować z empatią. Natomiast to też może być miejsce. Miasto może być miejscem, w którym można odnieść ogromny sukces, ale można odnieść też porażkę. Na początku chciałbym się podzielić z wami taką refleksją. Otóż przyjechałem do Krakowa 28 lat temu i jak sięgam pamięcią wstecz, właściwie nic nie zapowiadało jeszcze wtedy tych zmian, które wkrótce potem nastąpiły. I nikt by się pewnie nie spodziewał, że to będzie tak szybko. Ale jak pamiętam Kraków właśnie sprzed prawie 30 lat, zawsze był pięknym, niezwykłym miastem, mającym taki swój osobliwy klimat. Oczywiście tak jest po dzień dzisiejszy, ale miasto zmieniło się nie do poznania tak naprawdę, bo przecież zabytki lśnią dzisiaj swoim blaskiem. Mamy nowe drogi, nowe estakady. Tak naprawdę to możemy powiedzieć, że Kraków jest stolicą europejską. Sądzę, że nie będzie żadnej przesady w tym, jak tak powiem. Dlatego, że nie tak dawno Kraków był europejską stolicą kultury. Proszę Państwa, zanim przejdę do prezentacji, jeszcze może dwa słowa o samym tytule. On może nie wymaga jakiegoś takiego szerszego wyjaśnienia, natomiast podtytuł to jest tytuł eseju, który napisał pan Marek Sołtysik do katalogu mojej wystawy parę lat temu. Ja chciałbym się posłużyć fragmentami tego tekstu, pokazując pod koniec moje obrazy, dlatego że łatwiej będzie mi mówić o swoich obrazach czyimiś słowami. Chciałbym zacząć ten pokaz od największych klasyków gatunku, a są nimi niewątpliwie Deduciści weneccy. Tutaj mamy przykład obrazu niejakiego Antonia Canale, zwanego Canaletto. Ale zanim omówię obraz, to może powiem kilka słów na temat warsztatu deducisty, który był dość skomplikowany, bo przed przystąpieniem do pracy malarz wykonywał szereg takich prac przygotowawczych, którymi posługiwał się następnie przy realizacji swoich obrazów. I już po wybraniu takiego pożądanego motywu rysował projekty, szkice. Często wykorzystywał w tym celu tak zwaną kamera optika, inaczej mówiąc kamera obskura, która dostarczała taki schemat generalny. Ten aparat był wówczas w Wenecji bardzo popularny i pozwalał na
Przepraszam bardzo, muszę łyka wody. To jest taki schemat generalny i właściwie na nim układało się papier, który był położony na szkle i on umożliwiał skopiowanie pomniejszego motywu. Natomiast perspektywa mogła być lekko zdeformowana i korygowana była już ręcznie. Trzeba powiedzieć, że Antonio Canale malował swoje obrazy z takim niezwykłym realizmem przedstawienia, z ogromną dbałością o szczegóły. Właściwie nazywano go takim malarzem optymizmu, dlatego że jego obrazy pełne są koloru, światła, przestrzeni, co zresztą jest takie bardzo charakterystyczne dla malarstwa weneckiego. Tutaj mamy drugi przykład jego obrazu. O Antonio Canale w 1753 roku Guarienti napisał, że Antonio Canale uczynił regułą absolutną rysować z dokładnością i malować z godnym podziwu smakiem piękne antyczne budowle. Niewielu dawnych mistrzów i żaden pomiędzy współczesnymi nie równa się z nim w sztuce naśladowania i odtwarzania rzeczywistości z taką doskonałością. I Antonio Canale jest tym, który z weduty uczynił tak naprawdę dzieło sztuki. Ten motyw, który Państwo widzicie tutaj na ekranie, to jest obraz zatytułowany Molo z biblioteką i kolumną San Teodoro. I to jest obraz dedykowany bibliotece w Proszowicach, która jest organizatorem dzisiejszych warsztatów. Antonio Canale miał jedynego ucznia, który był na dodatek jego siostrzeńcem, niejaki Bernardo Bellotto. I chciałbym się przy tym nazwisku chwilkę zatrzymać, dlatego że to jest malarz bezpośrednio związany z Polską. Otóż kiedy Bellotto stracił swoją popularność w Dreźnie, a tam spędził większość życia, musiał wyjechać stamtąd po wojnie siedmioletniej, przybył do Polski na zaproszenie Paciarellego, który wówczas pełnił funkcję malarza nadwornego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po śmierci Paciarellego Bernardo Bellotto zajął jego miejsce i również szybko zdobył sobie sławę i uznanie w Polsce. Tutaj mamy widok krakowskiego przedmieścia z kolumną Zygmunta i Zamkiem Królewskim. Może warto dodać, że to są w ogóle ostatnie lata niepodległości Rzeczpospolitej. Bernardo Bellotto zmarł w roku 1780. No i wkrótce po jego śmierci nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Tutaj mamy drugi przykład jego obrazu. To jest widok ulicy Miodowej w Warszawie. I Bellotto, zwracając się ku pejzażowi, nawiązywał do malarstwa holenderskiego, do holenderskiej perfekcji, do twórczości Claude'a Lorena, do twórczości Józefa Werneta, ale też niewątpliwie odziedziczył pewne cechy, czy przejął pewne cechy po swoim wuju Antonio. Ale możemy powiedzieć, że my dzięki Bernardowi Bellottowi, Canalettowi, zawdzięczamy to, że wiemy, jak wyglądała XVIII-wieczna Warszawa. Często konserwatorzy korzystają z tych obrazów, kiedy odnawiają kamienice, wiedzą, jak one wyglądały w owym czasie, wiedzą, jak wyglądały detale architektoniczne. Także to jest taki bardzo
ważny malarz związany z Polską. Chciałbym teraz przeskoczyć do realizmu XIX-wiecznego. Przenosimy się do połowy XIX wieku. Trzeba powiedzieć, że to zainteresowanie realistów tematyką miejską miało przede wszystkim charakter egzystencjalny. Byli oni zainteresowani takimi emocjonalnymi, ludzkimi aspektami życia miejskiego. I pozwolę sobie zacytować teraz taki króciutki fragment z książki Lindy Nolin właśnie, która w sposób taki niezwykle trafny pisze o tym, jak wyglądał obraz miasta w XIX wieku. Z nadejściem rewolucji przemysłowej i rozwojem współczesnych kompleksów przemysłowo-miejskich, konflikt wartości ucieleśnianych przez spór miasta z wsią spotęgował się. W wyobraźni miasto jawiło się jako jądro ówczesnej ciemności, świeckie piekło, pokusa, pułapka i kara w jedno zespolone, podniecające bogate możliwości, stwarzane ambitnym, groźne dla słabych, niszczące tradycyjny obyczaj. Twórca nowości, anonimowości, siedlisko nowoczesnych schorzeń, takich jak wyobcowanie i znużenie, dżungla z cegły, kamienia i dymu, pełna żałośnych drapieżników i biernych ofiar, pełna brutalnej obojętności wobec uczuć jednostek i tego, co stanowi wartość wspólną, społeczną. Trzeba dodać, że no, były to czasy bardzo trudne, ale jeszcze zaraz coś o tym powiem. To jest obraz Aleksandra Gierymskiego. Można, to też warto przypomnieć, bo o tym można w tej chwili oglądać w Warszawie jego dużą wystawę. Jest to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego realizmu i jeden w ogóle z najważniejszych polskich malarzy. Bliźniaczo w Krakowie odbywa się wystawa jego starszego brata, przedwcześnie zmarłego, Maksymiliana Gierymskiego. Polecam serdecznie Państwu tą wystawę, do zobaczenia. I tak myślę, że będąc przy nazwisku Gierymskich, trzeba powiedzieć dwa zdania o Adamie Chmielowskim, późniejszym, obecnym świętym bracie Albercie, ponieważ był on przyjacielem Gierymskich, razem studiowali w Monachium, razem tworzyli tak zwaną szkołę polską w Monachium i po powrocie do kraju z Monachium Adam Chmielowski porzucił malarstwo. Wiemy, jak potoczyły się dalej jego losy. Założył przecież taki przytułek dla bezdomnych, poświęcił im właściwie całą resztę życia. Trzeba dodać, że to były właśnie bardzo ciężkie czasy. Może też nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, ale niemalże wszyscy ci artyści brali przecież udział w powstaniu styczniowym, prawda? Wielu z nich ucierpiało tam. Adam Chmielowski stracił przecież nogę w powstaniu. Pojechał do Monachium już jako daleka. Także warto sobie uświadomić, że to był taki bardzo trudny czas w dziejach Rzeczpospolitej. Chciałbym teraz przejść do innego problemu. W przeciwieństwie do realistów, impresjonistów w rzeczywistości nie interesował sam temat i nie byli tak wyczuleni na te ludzkie aspekty. Interesowały ich wyłącznie takie czysto formalne, wizualne, artystyczne czynniki.
I właściwie tym, co zdecydowało o twórczości Manet, impresjonistów, czy późniejszego tego realizmu francuskiego, był fakt, że powodem malowania obrazów stał się nowy i odmienny zespół zjawisk, wymagający też nowych sposobów komponowania czy notacji rzeczywistości. Tutaj mamy obraz Claude'a Monet, widok bulwaru Serfany z widokiem na Louvre. Można jeszcze dwa słowa powiedzieć o takim nowym rodzaju komponowania. Jest to taki panoramiczny troszkę widok. Podobnie malował krajobraz miejski Camille Pissarro. To jest widok na bulwar Montmartre w Paryżu, dzielnicy artystów, która tętniła życiem w XIX wieku. Właściwie to było takie światowe centrum sztuki w tamtym czasie. Jak już mówiłem, pojawiły się te nowe metody komponowania obrazów, widzianych niejako takim okiem szerokokątnego obiektywu. Otwarta kompozycja, takie szerokie ujęcie, brak szczegółów, anonimowość ludzi pojawiających się w obrazach świadczą o takiej pewnej ucieczce od rzeczywistości ludzkiej na rzecz formy. I to jest, proszę Państwa, taki moment, w którym rozpoczyna się proces dehumanizacji sztuki. Kiedy rozpoczyna się właśnie takie podbijanie formalizmu. Artyści odchodzą od tej rzeczywistości ludzkiej właśnie, skłaniając się w stronę formy przede wszystkim. Jeszcze jeden przykład obrazu Pissarro. Też tak, w takim otwartym kadrze możemy mówić o otwartej kompozycji z wszystkich stron. Też takim zbliżeniu okiem obiektywu, jakby dzisiaj współcześnie taki kadr nazywa się kadrem amerykańskim. Jeszcze jeden przykład. To jest obraz Calbota, tak? Słynne dachy Paryża. I jeszcze jeden przykład obrazu Claude'a Monet. To jest widok bulwaru Serfany na nową dzielnicę Paryża. Może warto powiedzieć o tym, że właśnie dla impresjonistów ta tematyka miejska była szalenie ważnym motywem, szalenie ważnym tematem dla nowo powstałego ratusza w nowej dzielnicy Paryża. Edouard Manet zaprojektował malowidła ścienne, polichromie ścienne, które miały zdobić ten ratusz pod tytułem Brzuch Paryża. Natomiast nie zostały one nigdy zrealizowane, ale przedstawiały właśnie dworce kolejowe, przystanki, kamienice, rury kanalizacyjne i tego typu motywy, które opowiadały o tej aglomeracji. Motywy miejskie w malarstwie Neue Sachlichkeit, czyli nowej rzeczowości, tak zwanego nowego realizmu niemieckiego, zajmują szczególne miejsce, ponieważ jest to moment, w którym artyści przeciwstawiają się ekspresjonizmowi, abstrakcjonizmowi i zmierzają przede wszystkim ku realizmowi, czasem takiemu dość brutalnemu i cynicznemu. Ich sztuka była taką reakcją na sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą w Niemczech w dwudziestoleciu międzywojennym. Ukazują przede wszystkim traumatyzmy wojenne społeczeństwa, ale odzwierciedlają też codzienną rzeczywistość, zwracając się ku przedstawieniu świata zewnętrznego, bądź jego oskarżaniu. I tutaj mamy obraz Franza Radziwiłła. To jest malarz niemiecki, polskiego pochodzenia.
pojawia się w nim takie pewne napięcie, jakby za chwilę miało się coś wydarzyć, co zmieni na zawsze losy świata. Obraz namalowany przed dniem II wojny światowej. Nieco inaczej przedstawiał miasto najwybitniejszy przedstawiciel nowego realizmu niemieckiego, Max Beckmann. Krajobraz miejski w obrazach Beckmana jest takim marzeniem sennym, jakimś dziwnym, w którym kamienice, domy odrywają się od ziemi, tak jakby za chwilę miały się przewrócić albo odlecieć do nieba. I tym sposobem doszliśmy do hiperrealizmu, oczywiście w sposób taki bardzo wybiórczy. Tak myślę, że można byłoby nawiązać teraz do Antonia Canale, ponieważ to są te pierwsze obrazy, które pokazywałem, ponieważ istnieje pewien związek formalny pomiędzy tym klasykiem a współczesnym hiperrealistą. To nie jest, proszę Państwa, zdjęcie, to jest obraz. Można powiedzieć, że podobieństwo polega na detaliczności i drobiazgowości w budowaniu obrazu, w budowaniu formy. Niemniej jednak esteiz bezwzględnie obiektywizuje rzeczywistość. I możemy tutaj mówić o rodzaju takiego współczesnego naturalizmu, pozbawionego trochę porywów wyobraźni. No ale przecież hiperrealizm nie jest niczym innym, tylko właśnie malowanie fotografii. W pewnym sensie jest takim przekroczeniem własnych możliwości, w których człowiek udowodnił swoją wyższość nad okiem obiektywu. Tutaj mamy jeszcze jeden przykład obrazu tego malarza. To jest widok jednej z dzielnic Nowego Jorku z wnętrza Subwayu. I tak sobie myślę, że skoro mówimy o naturalizmie, to to jest dobra okazja do tego, żeby wskazać pewną różnicę pomiędzy realizmem a naturalizmem. Otóż polega ona na tym, że prawdziwy realista z krwi i kości w mniejszym lub większym stopniu interpretuje rzeczywistość. Natomiast naturalista jest takim biernym obserwatorem rzeczywistości i takim kronikarzem, który nie interpretuje tej rzeczywistości, tylko maluje ją taką, jaką ona jest. Sądzę, że warto teraz pokazać Nikifora z Krynicy. Proszę Państwa, właśnie po to, bo żeby malować krajobraz miejski, niekoniecznie trzeba skończyć akademię, prawda? Proszę spojrzeć, z jaką pasją malował swoje obrazy Nikifor z Krynicy. Można powiedzieć, że z takim samym zacięciem do detalu, co weduciści weneccy czy hiperrealiści. Choć przecież nie znał on zasad perspektywy. Nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo przecież by czerpać radość z malowania wystarczą szczere chęci. Właściwie niektóre z obrazów Nikifora są wręcz takimi fantazjami architektonicznymi. Tutaj jest drugi przykład i jeszcze trzeci. Proszę bardzo. I obok Nikifora pozwoliłem sobie umieścić reprodukcję obrazu rosyjskiego malarza Marka Szagala, który malował swój rodzinny Witebsk. Właściwie można w przypadku Szagala mówić o takim pewnym ilustracyjnym charakterze jego obrazów. Mają one taki charakter nieco poetycki. I Marc Chagall przeniesie nas teraz takim swobodnym lotem do Krakowa
Ten motyw chyba wszyscy rozpoznają. To są wieże kościoła mariackiego, widziane od strony kościoła świętej Barbary przez plac Mariacki, a autorem pasteli jest Stanisław Wyspiański. No, Wyspiańskiego szczególnie przedstawiać nie trzeba. Na pewno wszyscy go już znacie. Jest to wybitny malarz, pastelista, autor witraży, wybitny pisarz, dramaturg, niestety przedwcześnie zmarły. Chciałem powiedzieć, że w czasie, kiedy powstał pastel Wyspiańskiego, w tym samym czasie Jan Matejko wraz ze swoimi najlepszymi uczniami pracował nad polichromiami w kościele mariackim. I właśnie jednym z uczniów był właśnie Stanisław Wyspiański. Oto wnętrze kościoła mariackiego, który należy do najpiękniejszych obiektów architektury gotyckiej w Polsce. Z całą pewnością na uwagę zasługuje wnętrze o takiej bardzo bogatej dekoracji na głównej i sklepienia projektu właśnie Jana Matejki w latach 1887-1891 pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego wprowadzono do wnętrza wystrój neogotycki i świątynia zyskała nową polichromię projektu Jana Matejki, z którym współpracował właśnie Stanisław Wyspiański i Józef Mechoffer, dwóch jego najwybitniejszych uczniów, autorzy zresztą witraży w prezbiterium nad organami głównymi. No ale nie można pominąć obecności ołtarza mariackiego w kościele mariackim, autorstwa Wita Stwosza, który należy do najważniejszych arcydzieł późnego gotyku w Europie i dedykowany jest Najświętszej Maryi Pannie. Składa się on z głównego korpusu, szafy z pełnoplastycznymi rzeźbami tworzącymi dwie sceny, zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Trzeba też wspomnieć o tym, że Wit Stwosz dla Stanisława Wyspiańskiego był bardzo ważnym artystą. Można powiedzieć, że był takim jego ojcem duchowym, którego forma jest dramatyczna i namiętnie ekspresyjna. Tak napisał o nim Ksawery Dunikowski. Tutaj chciałem pokazać teraz obraz Józefa Mechoffera, rynek w Krakowie. Obraz taki impresjonistyczny troszkę. Wspominałem właśnie, że to był też współautor witraży i jeden z najlepszych uczniów Matejki. Trzeba powiedzieć, że Józef Mechoffer był, mówi się o nim, że był takim artystą dwóch epok. Potrafił znakomicie wpisać się właśnie w koniec wieku XIX i pierwszą połowę XX wieku, bo widoczne są w jego malarstwie i wpływy impresjonizmu i secesji. Bardzo ważny artysta polski i to też muszę powiedzieć, bo mało kto dzisiaj pamięta, że Józef Mechoffer był właśnie tym malarzem, który w tamtym czasie zrobił największą karierę w Europie i na świecie spośród uczniów Matejki. Był między innymi autorem słynnych witraży w katedrze we Fryburgu w Szwajcarii, które rozsławiły go właśnie na cały świat. I proszę Państwa, trzeci wybitny artysta, też uczeń Jana Matejki, Jacek Malczewski, nie można go oczywiście pominąć w tym towarzystwie, to jest widok kościoła i klasztoru Norbertanek na krakowskim Salwatorze. Tam przez jakiś czas Malczewski mieszkał, ale nie można go pominąć w tym towarzystwie, bo jest to bardzo ważne nazwisko. Zresztą w ogóle przełom XIX i XX wieku nazywa się takim złotym okresem w sztuce polskiej, ponieważ wtedy najwięcej się wydarzyło. Najwięcej powstało znakomitych dzieł, które dzisiaj możemy podziwiać w sukiennicach czy w Muzeum Narodowym. Był to wyjątkowy okres w sztuce polskiej. Chciałem pokazać jeszcze
jeden obraz Stanisława Wyspiańskiego to są planty o świcie. Znany jest też pod nazwą Wawel o poranku. Zarówno Wawel, jak i prowadzące do niego plantacje odegrały w twórczości Wyspiańskiego decydującą rolę. Były bowiem takim powszednim miejscem wyznaczającym codzienną trasę przez miasto, ale też miejscem magicznym w pewnym sensie, no, pełnym ukrytej symboliki, bo wielokrotnie malował przecież planty. Stanisław Lak napisał, że Wyspiański znalazł materię polskiej duszy. Noc krakowską. Trzeba, żeby noc zapadła nad Krakowem, wówczas żyje i mówi Wyspiański. Proszę Państwa, w sąsiedztwie Wyspiańskiego umieściłem obraz włoskiego malarza Giorgio de Chirico, przedstawiciela tak zwanego realizmu magicznego we Włoszech, jednego z najważniejszych malarzy, wielkiego mistyka. Proszę zwrócić uwagę na zupełnie inny sposób budowania formy obrazu. U Wyspiańskiego ta struktura jest taka bardzo miękka, natomiast tu mamy do czynienia z twardym, ostrym rysunkiem, gdzie pojawiają się silne kontrasty koloru, ale chciałbym zwrócić uwagę tutaj na pewne podobieństwo pomiędzy tym obrazem, a obrazem Wyspiańskiego. Mamy bowiem do czynienia tutaj z tym samym rodzajem perspektywy zbieżnej. W przypadku obrazu Wyspiańskiego tę perspektywę zbieżną wyznaczają rytmy drzew, natomiast u Giorgio de Chirico architektura. Tutaj jeszcze jeden przykład obrazu tego malarza. I w towarzystwie Giorgio de Chirico umieściłem Rafała Malczewskiego, który był synem Jacka Malczewskiego. Bardzo interesujący i charakterystyczny malarz dla dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Właściwie no, też można mówić o jakimś rodzaju metafizyki w jego obrazach. Ma on taką dziwną aurę, napięcie, które się pojawia tutaj, no, wprowadza taki też niepokojący nastrój niby popołudniowej sielanki, ale jakaś dziwna aura tutaj się pojawia w tym obrazie. I przenosimy się do Włoch. To jest, proszę Państwa, obraz włoskiego malarza Renato Guttuso, przedstawiciela neorealizmu włoskiego i współtwórcy tego kierunku w latach 40-tych. Malarz, którego twórczość w ciągu całego życia przeszła taką niezwykłą ewolucję. Od kubizmu, postkubizmu do nowego realizmu. To jest obraz zatytułowany Dachy Palermo i to jest taki wczesny okres twórczości tego malarza. Obraz szeroko malowany, takimi silnymi też kontrastami koloru, oddający właściwie atmosferę sycylijskiego popołudnia. Tutaj mamy inny obraz tego samego malarza z późniejszego okresu, kiedy był już takim zdecydowanym, dojrzałym realistą. I chciałem pokazać ten obraz dlatego, ponieważ miasto to nie tylko ulice, kamienice, samochody, to też place targowe, tętniące życiem od samego rana, pełne bogactwa produktów, bogactwa kolorów. I to jest taki obraz, który w pewnym sensie jest podsumowaniem tematu martwej natury dla Renato Guttuso. Jest to rynek Palermo, w którym zbiegają się ze sobą tysiące uliczek, schodów i obfitość straganów, świeży gryb przypomina nieco tutaj Flamandów w tym obrazie. Alberto Moravia, wybitny włoski pisarz, współczesny
właśnie Renatowi Gutuzo, napisał o tym obrazie, że ten obraz wydaje się zaspokajać marzenie głodującego. Bardzo pięknie to ujął. Tutaj dla ciekawości tak pokażę, że to miejsce dzisiaj wygląda tak. I tu następny obraz tego samego malarza. Bo przecież miasto to również miejsce, w którym ludzie wychodzą na ulicę po to, żeby zamanifestować, wykrzyczeć rozmaite hasła, domagając się swoich praw. Akurat ten obraz dedykowany jest ofiarom mafii sycylijskiej. Również bardzo ważne płótno w twórczości Renato Gutuzo pod tytułem Journal Mural, maj 1968. Obraz dedykowany ofiarom sowieckiej agresji na Czechosłowację, kiedy malarz zorientował się, jakim złem są systemy totalitarne i tak naprawdę z czym się wiążą. Ja będąc pod wpływem tego obrazu, namalowałem obraz dedykowany Gutuzowi. Można tutaj powiedzieć o takim motywie społecznie zaangażowanym, prawda? Namalowałem taki obraz pod tytułem Dziennik Mural 2001, który powstał bezpośrednio po zamachu na World Trade Center w 2001 roku. A inspiracją do namalowania tego obrazu był właśnie ten wcześniej pokazywany obraz Gutuza i również inspiracją były ruiny kamienicy na krakowskim Kazimierzu, które tutaj namalowałem. Oczywiście obraz jest wielowarstwowy i wielowątkowy, ma wiele znaczeń, jest takim buntem przeciw agresji, przeciw terroryzmowi. Ten złom, który pojawia się w obrazie, jest w pewnym sensie taką metaforą destrukcji i zniszczenia, które niosą za sobą systemy totalitarne. Tutaj jeszcze takie zbliżenie tego obrazu i przenosimy się do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. To jest obraz Edwarda Hoppera, najwybitniejszego przedstawiciela realizmu amerykańskiego w XX wieku. Nazywany jest nie bez powodu malarzem samotności. Przez całe swoje życie podejmował tematykę miejską, malując niejednokrotnie takie wyludnione miasta, jakby opuszczone. Właściwie Hopper stawia takie podstawowe pytanie filozoficzne o sens ludzkiej egzystencji. Tutaj jeszcze drugi przykład takiego motywu i bardzo, czy pokazałem, już tu jest drugi przykład takiego motywu jeszcze właśnie wyludnionego miasta i słynny obraz pod tytułem Nocni Włóczęcy. Historycy sztuki często porównywali Nocnych Włóczęgów do opowiadania Ernesta Hemingwaya Zabójcy, z którego pochodzi powyższy fragment. O ile jednak na płótnie Hoppera opierają się o kontuar kobieta i jej towarzysz, o tyle atmosfera pełna niepokoju i tajemniczości pozostaje taka sama. Tajemniczość przedstawionej sceny wynika również z faktu, że nie została ona objaśniona do końca. Właściwie nie wiadomo, na co czekają te postaci. Jest tutaj też rodzaj takiego pewnego napięcia. Tutaj dla ciekawości pokażę teraz taką kompilację tego fragmentu, tego obrazu z motywem, który malował Hoffer. Współcześnie to miejsce wygląda tak. I właściwie to byłaby dobra okazja do tego, żeby powiedzieć coś na temat definicji obrazu, bo tutaj mamy fajny przykład właśnie zestawienia fragmentu obrazu z tym zaułkiem, z naturą, która była inspiracją do namalowania tego. Ale ta definicja obrazu jest szalenie subtelna i może tak tylko w dwóch zdaniach.
czym jest rzeczywistość obrazu, a czym jest rzeczywistość natury. Polega to mniej więcej na tym, że pociągnięcia pędzla przenoszą nam na płótno rzeczy znajdujące się w świecie zewnętrznym. I w tym aspekcie obraz nie jest tworem umysłu, ale kopią, bo poprzez nią widać prześwitujące, jak gdyby ściśle wewnętrzne życie obrazu. Nad fakturą dzieła unosi się lekko jakby świat jednostek idealnych, który się na niej opiera. A nic z zewnątrz nie nadaje obrazom ich wewnętrznej żywotności, bo rodzi się ona tylko w obrazie i w nim tylko żyje, ona właśnie jest obrazem. Ale może to jest nawet za trudne na ten moment. Tutaj chciałem pokazać taki jeszcze jeden obraz Rafała Malczewskiego o zabawnym tytule. Jest to chyba taka stacja na końcu świata, którą namalował Rafał Malczewski. Ale chciałem pokazać ten obraz po to, żeby poprzedzić nim mój ulubiony obraz Edwarda Hoppera. Chodzi naturalnie o dom przy kolei. Pozwoliłem sobie napisać tutaj taki cytat. Ta nasza narodowa architektura ze swym szkaradnym pięknem, swymi fantastycznymi dachami, pseudogotyckimi mansardami, w stylu francuskim, kolumnami, hybrydami i czym tam jeszcze w kolorach zbyt jaskrawych albo delikatnych harmoniach spowiałych malowideł. Proszę Państwa, jest to taki moment, w którym Hopper osiąga pełnię dojrzałości artystycznej i w pełni jakby rozwija swój własny styl już w tym momencie, przekraczając te wpływy, którym ulegał początkowo. Właściwie podczas całej swojej kariery powracał do malowania architektury, której przypisywał taką poetycką moc wręcz. Ja muszę powiedzieć, że zawsze oglądając ten obraz niedużych rozmiarów, doznaję takiego szczególnego rodzaju przeżycia estetycznego. Właściwie to mógłbym chyba mieszkać w tym domu. I reakcją właśnie na tę fascynację moją było namalowanie przeze mnie mojego domu, który tutaj też widać w oryginale. Jest to dom na pograniczu Śródmieścia i Kazimierza, taki dość charakterystyczny punkt Krakowa. Chciałbym teraz posłużyć się właśnie fragmentami tekstu Marka Sołtysika, który napisał esej do tej mojej wystawy. I pozwolę sobie takie krótkie fragmenty teraz przeczytać, które będą komentowały kilka moich obrazów. Dom zaprojektowany przez samego Jana Zawieńskiego, znaczony zębem czasu, poprzecinany zgiełkiem rozmaitych przewodów, bez których życie dzisiaj byłoby utrudnione. Owa kamienica Ochrensteina, ruch Stradomia i Gitla, z wieżyczką mającą istotny wpływ na charakterystykę tamtej części Krakowa. Była przez lata przedmiotem fascynacji artysty, polem jego artystycznej obróbki. Miał ją daną jako widok z okna, tak jak Wyspiański dla nasyp torów kolejki obwodowej miał dany z narożnego balkonu widok na kopiec Kościuszki. Klechowski widział dawny dom Ochrensteina przez szerokość ulicy Dietla. Bieg czasu wyznaczały tłukące się tramwaje, posapujące autobusy. Wreszcie do miasta zaczęły nieśmiało zrazu wchodzić reklamy. Właśnie. I te reklamy pojawiły się, gdybyśmy szli dalej ulicą Dietla wzdłuż, doszlibyśmy do mostu Grzegu Rzeckiego. Niestety tego obrazu nie udało mi się wypożyczyć, ale skomentowałbym go tak krótko. Otóż reklama, owa dźwignia handlu zaczęła tworzyć takie
długie pasmo krzykliwych billboardów przypominających trochę jadący tramwaj, pełen wszelkiego dobra, niczym taki kalejdoskop, w którym zmieniają się kolejno klatki, raz jest wesoło, raz smutno, raz poważnie, a mijając poszczególne stacje, upływa w nich czas, tak jak mijają kolejne lata życia. Takim następstwem namalowania tego obrazu był dyptyk zatytułowany Ikona, w którym zamknąłem miasto w rodzaju takiej ramy z billboardów. I Marek Sołtysik napisał o nim tak. A teraz billboardy, już tylko billboardy, które krzyczą, epatują bełkotliwymi gierkami słownymi. Reklama owa dźwignia handlu opanowała rynek. Ludzie szarzeją w otoczeniu ciągle świeżych, olbrzymich dzień po dniu rozlepianych reklam. Krakowski artysta zmierzył się z tą stroną naszej rzeczywistości w cyklu obrazów, na których dochodzi do tego, że buźki, mordki i napisy z reklam ściskają w swojej prostokątnej do nieprzytomności ramię co jeszcze przedwczoraj było istotą miasta. Teraz ulice, szarosiny od spalin są przestrzenią, w której jak w konserwach, jak w słojach weka, przemieszczają się ludzie pozamykani w blachach i szkle autobusów, tramwajów, samochodów, taksówek. Nieliczni szczęśliwcy dotarli już na miejsce, może o tym świadczyć światło w jednym z kilkudziesięciu okien. Tu jest druga część tego obrazu, którą chciałem pokazać. I po takich bardzo gęstych kompozycjach wyczerpujących pojawił się inny obraz zatytułowany Veduta, który jest tutaj w oryginale. Marek Sołtysik komentuje go w taki sposób. Widzimy ją okiem podążającego kilka kroków za nią wyimaginowanego przechodnia. Idzie ona zdecydowanie właśnie do tego domu. Tam jest ktoś, z kim ma odbędzie rozmowę, albo kieruje się, żeby dokonać tego, co jest możliwe do przekazania w dobrym filmie, z sugestywną muzyką, w znakomitej powieści, ale rzadko wystarczy do tego sztalugowy obraz. Idzie przemyśleć, zrekonstruować aurę, dać sobie wyświetlić część prawdy wydarzeń, których mogła z racji wieku nie być naocznym świadkiem, ale słyszała lub czuje, że to właśnie w tym domu było, bywało, wreszcie zdarzyło się coś, o czym ona nie może zapomnieć. Idzie tam, żeby raz jeszcze zobaczyć i już więcej nie wracać myślami. Wymazać, a może po to, żeby utrwalić. Nie wiemy. Malarz, posługując się prostymi środkami, namalował obraz, w którym jest tajemnica, choć przecież tajemnicy nie namalował. Stworzył aurę, która pochłania myśli i zmysły. Zrobił to uczciwie, wykorzystując jak najlepiej środki malarskie. Nie opowiada, maluje. Ani jedno dotknięcie pędzla nie rości sobie pretensji, ani do straszenia kogokolwiek, ani do wdzięczenia się. Tu mamy do czynienia z formą złożoną z nieukrywanej materii malarskiej. A jednak to, że jako widzowie ulegamy czarom, nie jest wyłącznie skutkiem naszych ludzkich słabości. Tylko malarstwo i aż malarstwo. Tryptyk zatytułowany Uśpione miasto, który też można zobaczyć tutaj, jest taką próbą portretu psychologicznego w kontekście pejzażu miejskiego, w którym przenikają się one wzajemnie, stanowiąc pewien wizerunek współczesności, będący prawdą społecznego doznawania zewnętrznego świata i prawdą zagubionej, wyalienowanej jednostki w wielkomiejskiej społeczności. Tutaj środkowa część i to zainteresowanie ludzkimi emocjonalnymi aspektami życia miejskiego posiada niewątpliwie swoje konotacje z portretem psychologicznym, będącym w tym samym kontekście wyrazem bezpośredniości malarskich wycinków.
Jak w powieści Prusta czas dokonuje nie tylko zewnętrznej, ale i duchowej erozji, rysuje mapę, dokonując wiwisekcji, dostosowuje fizyczne zmiany do zmian wewnętrznych, a każdy drobiazg z fotograficzną wnikliwością podkreśla ekspresję realistycznego wizerunku. W końcu miasto znika, gdyż człowiek pełen niepewności, bezsilności, zwątpienia i lęku stał się samotny przez brak jedności z otoczeniem. Dokonało się daleko idące wyobcowanie. Alienacja człowieka, zarówno od rzeczy, jak też od ludzi i od samego siebie. I w końcu miasto odwróciło się do góry nogami, zwróciło się przeciwko nam. Zmięta draperia, czy fala elektromagnetyczna przepływająca przez mózg, w którym pojawiające się myśli być może zdradzają czekające za rogiem niebezpieczeństwo, próbując zgłębić współczesne zachowania i złożoną swoistość człowieka, niewątpliwie trzeba zastanowić się nad jego egzystencją. Człowiek, wychodząc poza naturę, uciekając przed nią do miasta, coraz częściej porzuca instynkty i musi sam prowadzić swoje życie. Wybierać kierunki działania, o wszystkim decydować. Nie jest już tylko częścią natury. Bezpowrotnie ją tracąc, musi ciągle stwarzać sobie własny świat, w którym będzie mógł odnaleźć jedność z otoczeniem i znajdzie z nim system orientacji dla siebie. I sądzę, że na tym chyba zakończymy, bo nasz czas już chyba minął. Także dziękuję Państwu serdecznie. Życzę Wam bardzo owocnych czasów i wspaniałych obrazów, abyście je namalowali najlepiej, jak potraficie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie Panu profesorowi za znakomity wykład, w trakcie którego ani Państwo nie byliście odpytywani, ani nie pisaliście klasówki, a dokładnie minęło 45 minut, więc lekcja, myślę, była po pierwsze niezwykle interesująca, a poza tym bezpieczna, bo nikt nie musiał odpowiadać na ocenę przed pytającą. Ja chciałem Wam zwrócić uwagę na jedno, o czym, a właściwie powtórzyć taką zasadniczą ideę tego wykładu. Mieliście Państwo okazję zobaczyć, że nie ma jedynego przepisu na przeżywanie, widzenie i malowanie miasta. Że miasto będzie takim, jakim zechcecie go sami, własnymi oczami zobaczyć. Nie ma tutaj oglądania miasta złego czy dobrego. Nie ma tutaj niczego, co należałoby powtarzać za obserwacją koleżanki i kolegi, za jej szkicownikiem, czy jego rozpoczętym obrazem. To tutaj dzisiaj Wasze oczy są najważniejsze. Z wykładu i z obrazów Pana profesora widzicie, jak różnorodne może być oglądanie miasta i świata. Chyba dużo ciekawsze niż zwykła banalna fotografia, czy zwykła banalna pamiątka. Tutaj ten świat, który profesor pokazywał Wam, jest światem nie tylko budynków, nie tylko ulic, nie tylko perspektywy, ale również tego, czym miasto jest. To znaczy jest również miejscem, w którym toczą się przeróżne dzieje, ludzkie dzieje. Czasem zabawne, że aż śmieszne, czasem intrygujące, czasem budzące jakąś inną refleksję. Ja wiem, że dzisiaj będzie bardzo trudno Wam myśleć o świecie z wielką radością, kiedy za kołnierz będzie Wam się lały strugi deszczu. Na szczęście słyszę, że coraz to skromniejsze te strugi są, więc mam nadzieję, że spacer troszkę Was obudzi. Na zewnątrz jest ciepło, ale trochę wilgotno. Jeśli Wasi opiekunowie dojdą do wniosku, że to jest w ogóle dobry pomysł na dziś. Bo jeśli nie, to będziecie malować
trochę coś innego, ale o tym może nie, albo może za chwilę, jak podejmiecie Państwo decyzję w tej materii. To tyle, co chciałem powiedzieć i faktycznie zapraszam potem, zgodnie z programem, po powrocie na godzinę 12, tam Wasze koleżanki i koledzy przygotowują Wam jakieś długie śniadanie, a potem już do pracowni. Nie chciałbym, żebyście czuli się zalęknieni w budynku, w którym faktycznie chodził i malował Matejko, w którym chodził i malował Wyspiański, chodził i malował Mehofer, i chodził i malował, i maluje, i naucza profesor Bogusław Kurowski. Jeszcze dodać dwa słowa chciałem im powiedzieć, ponieważ mam ze sobą tutaj taką książkę właśnie autorstwa pana Marka Sołtysika pod tytułem Jak upadają wielcy. I w tej książce właśnie jest ten esej o moim malarstwie, który tutaj cytowałem. Także jakby ktoś był zainteresowany, to można się zaopatrzyć w tę książkę. Dziękuję bardzo. To faktycznie jeszcze słowo. Tak to czasem bywa, że artyści też piszą. Marek Sołtysik jest wybitnym grafikiem polskim przez też wiele lat. Był pedagogiem w Akademii. Namówcie rodziców, żeby wam od czasu do czasu, nawet albo Świętego Mikołaja, albo Aniołka, żeby wam podrzucił takie pisanie o sztuce, o świecie przez artystów. A potem, jak troszkę będziecie więksi, to namówcie, żeby wam rodzice, albo Święty Mikołaj, albo Aniołek przynosi eseje o sztuce Zbigniewa Herberta, znakomitego poety, który jak nikt potrafił pisać o sztuce. Dziękuję. Teraz czas należy do was. Przepraszam, że o rzeczy banalnej, ale o banalnej rzeczy nie wolno zapominać. Na końcu korytarza, do góry po schodkach, na końcu korytarza, prawo, tak to jest prawa strona, na górę i dół, na półpiętrze znajduje się to, o czym każdy z was powinien wiedzieć, że jest w tym budynku. Pewno się domyślacie. No, oczywiście mam na myśli toaletę.